Okej, słyszycie? To znaczy, czy to dla was jest słyszalne? To jest pytanie do osób z tyłu. Tak, tak. Super. Ja nazywam się Agata Czyżowska i opowiem wam dzisiaj o tym, jak można renegocjować umowy energetyczne. Najpierw o tym, co to są umowy energetyczne, a wcześniej zrobimy jeszcze małą ankietę. Czy pójdziemy bardziej w stronę układu nerwowego, czy pójdziemy bardziej w stronę energetyczną. Więc chciałam zapytać, czy ktoś tutaj robił coś od Joe Dispenzy? Cokolwiek. Ręce powyżej głowy, bo was nie widzę. Dobra, jakieś kilka osób. Drugie pytanie. Czy ktoś tutaj ma świadome sny? Okej. Okay. Czy ktoś tutaj ma świadome sny? Świadome sny? Na potrzeby tego pytania, świadome sny to są sny, w których wiesz albo przeczuwasz, że śnisz, i ta świadomość nie jakby zapada snu. To znaczy sen się nie kończy, kiedy się orientujesz, że śnisz. Go kontroluję. To już nie, bo to jest wyższy poziom. Okay. Kolejne pytanie. Czy ktoś tutaj pracuje ze swoją aurą? Dobra. I teraz, czy ktoś tutaj pracuje ze swoim układem nerwowym? No, super. Dobra, więc zaczniemy od innej strony. Bo można zacząć opowiadać, wiecie, że wszyscy jesteśmy energią, jesteśmy jednością i jesteśmy wszystkim naraz. A my zaczniemy od innej strony. My zaczniemy od strony pojedynczego człowieka, czyli osoby, która znajduje się w swoim tutaj i w swoim teraz. Jak sobie pomyślicie, co to miałoby być tu i teraz i dlaczego to jest ważne w umowach energetycznych, to przypomnijcie sobie dowolną umowę, którą prawnie w życiu podpisywaliście. Tam jest zawsze data i miejsce. I żeby było śmiesznie, umowy bez daty i miejsca, one są nieważne. Większość takich umów, wszystkie są nieważne. Nie dlatego, że treść jest nieważna, tylko dlatego, że nie ma punktu odniesienia. I jeżeli chodzi o umowy energetyczne, to tak działa. To znaczy, jeżeli masz ochotę mieć dostęp do swojej umowy energetycznej, jakiejkolwiek, zaraz powiemy, co to jest, to musisz mieć miejsce i musisz mieć czas. Miejsce i czas to jest to klasyczne tu i teraz, czyli nasz organizm. O tym też za chwilę powiemy, jak to rozwinąć, bo niektórzy mają schemat, to znaczy tak jakby bardzo malutkie miejsce, bardzo małą przestrzeń i bardzo mały czas. I żeby to rozwinąć, można dosłownie w każdym wieku zacząć robić pewne rzeczy i zaczynasz mieć większą przestrzeń w sobie, tak jak klasycznie mówi się o tych 8 supermocach w Tybecie. Jesteś większy niż największa i jesteś mniejszy niż najmniejsza, bo zaczynasz być przestrzenią. Dlatego pytałam, czy ktoś pracuje z aurą, bo jeżeli zaczynasz czuć, jak twoja energia rozchodzi się wokół ciebie, jak chodzisz cały czas w takiej energetycznej bańce, to przy okazji to jest trochę tożsame z pracą nad układem nerwowym, bo układ nerwowy czuć dokładnie tak samo. To znaczy, układ nerwowy, on się nie zamyka w naszym organizmie, tylko on wytwarza wokół nas czujące pole, które pozwala nam nie tylko nawigować, żeby nie uderzyć w to, żeby jak się cofam do tyłu, to żeby czuć, co się za mną znajduje, tylko ta energia, która przepływa przez nasze tu i teraz, ona ma konkretny kanał. To znaczy, dosłownie ma przestrzeń, którą my strukturyzujemy tym, co nazywamy człowiekiem.
Gdybyśmy poszli bardziej w ezotematy, to zaczęłabym od tego, że są dzieci indygo i jeden z rodzajów dzieci indygo to są takie osoby, które mają rozwiniętą świadomość od pierwszego momentu na świecie i one zaczynają się bawić tym, co to znaczy być człowiekiem. To znaczy one oswajają wszystkie ludzkie mechanizmy, oglądają je sobie, uczą się ich i je rozwijają. To jest fantastyczne, jak ci się budzi świadomość i zaczynasz widzieć, że człowiek to jest biotechnologia. To znaczy, że jak sobie tutaj teraz siedzisz, to możesz wziąć głęboki oddech, dosłownie, i ten głęboki oddech, on się porusza przez biotechnologię, on się porusza przez konkretny punkt w przestrzeni wielowymiarowej, nie tylko takiej trójwymiarowej, bardzo wielowymiarowej. I jeżeli masz ten punkt, to on przenika, łączy ze sobą wszystkie wymiary, tak samo czas. Jeżeli masz czas dla siebie, a możemy to wypracować na przykład ćwiczeniami mindfulness, czyli zaczynamy się uczyć dosłownie, jak czuć czas, który mija, kiedy robimy różne rzeczy. Jak czuć czas, który mija, kiedy nie robimy nic. Dosłownie zaczynamy taktować własny czas. W którymś momencie nasz mózg, kiedy ćwiczymy sobie, jak to jest postrzegać czas, nasz mózg w którymś momencie da nam dostęp do przeżywania różnych czasów. I najpierw to zupełnie fizycznie zaczniesz widzieć, że niektóre sekundy zaczynają być bardzo długie. Zaczynają naprawdę długo trwać. Niektóre godziny płyną bardzo szybko. Takie zmiany czasu na skalę globalną, jeżeli macie ochotę, to są ludzie, którzy mówią, że na przykład przestawiają nam się miesiące albo dublują nam się różne czasy, nakładają się linie czasu. To jest trochę inny temat. Natomiast do umów energetycznych jest nam potrzebny czas i potrzebna przestrzeń. I to, gdzie się znajdujemy, to znaczy to miejsce i ten czas, który nazywasz sobą, pojedynczym człowiekiem, to jest stworzeń i to jest tak jakby twoje biurko, czy twoje biuro, przy którym podpisujesz, przeglądasz, oglądasz wszystkie umowy, w jakie weszłaś. Jest ich dużo, bo my je zawieramy od początku życia. Jakkolwiek chcesz sobie ustawić, bo to nie ma znaczenia, czy myślisz, czy czujesz, czy masz doświadczenie, że żyjesz któreś życie, czy jesteś na planecie pierwszy raz, czy byłeś na innych planetach, czy w tym momencie jesteś na innych planetach. To jest trochę nieważne, bo to są tylko różne wizje, różne sposoby doświadczania tego samego. Jest taki reżyser, nazywa się Christopher Nolan, możecie go znać, bo zrobił świetne Batmany, zrobił też Incepcję i zrobił ostatnio Teneta. I nas teraz interesuje Tenet, bo Incepcja interesuje ludzi, kiedy rozbudza się świadomość i kiedy ludzie mają ochotę zobaczyć, jak to jest, że nam się biorą różne pomysły w głowie. Jak to jest, że możemy przeżywać różne rzeczywistości naraz albo przeskakiwać między swoimi wersjami. A Tenet opowiada o... Tam jest ten temat trochę przeoczony, bo najważniejszą sceną tego całego filmu to jest sekwencja, gdzie są dwie grupy żołnierzy i jedni przeżywają konkretną misję do przodu, czasowo, a drudzy przeżywają odwrócony czas, to znaczy przeżywają tę samą misję do tyłu. I ta druga grupa startuje najpierw i wraca do czasu, bo przeżywają od tyłu, więc wraca dokładnie w momencie, w którym może dać wszystkie informacje tej drugiej, tej pierwszej grupie. I ta pierwsza grupa, która przeżywa czas do przodu, może skorzystać ze wszystkich informacji i ze wszystkich połączeń, które ta druga grupa wypracowała, przechodząc te sytuacje od tyłu. I
zabawy z czasem, kiedy już czujesz, że masz swój czas i możesz dosłownie pozwalać różnym doświadczeniom do siebie płynąć i to cię nie przeraża, to jest jeszcze osobny temat, więc teraz go tu zamkniemy. A to jest nam potrzebne do umów energetycznych, żeby zrozumieć, że może twoja świadomość pojawiać się w różnych czasach. To znaczy, możesz mieć takie doświadczenie, że te umowy wyglądają na stare, albo wyglądają na takie, które już spełniły swoje zadanie. Dlatego czas jest kluczowy, bo podejmujemy decyzję w tym momencie. Jeżeli chcesz renegocjować, czyli zmieniać różne umowy, które są zapisane w tym momencie w twoim ciele, to potrzebujesz mieć punkt odniesienia i możesz go sobie wybrać. Na przykład, jeżeli planujesz, że zaczniesz coś robić, zaczynasz coś robić i to ma przynieść korzyść tobie w przyszłości, to jest umowa energetyczna, którą zawierasz. I wtedy się mówi, że ty z przyszłości będziesz sobie wdzięczny za to, co robisz teraz. Na przykład, jeżeli robisz dla siebie miłe rzeczy, to zawierasz tę umowę z osobą, która będzie korzystać z tego, co robisz. Bo tą osobą jesteś ty dokładnie w momencie, jak skończysz to robić. Albo w momencie, kiedy pełnia satysfakcji do ciebie dotrze. Czasami na przykład robimy różne rzeczy przez długi czas w życiu i nie dochodzi do nas korzyść, jaka płynie z tych rzeczy. Nawet pomimo tego, że te rzeczy wydają się takie zdroworozsądkowo bardzo dobre, bardzo korzystne. To są rozszczepienia w świadomości i rozszczepienia w ciele. I o tym powiemy za chwilę, bo żeby to scalić, to potrzebujemy zająć się układem nerwowym. Bo w nas jest mechanizm całkiem fizyczny, który się nazywa układ nerwowy. I możemy powiedzieć, przynajmniej ja tak pracuję, bo to dosłownie przynosi efekty. Jeżeli znacie to pojęcie ego, to układ nerwowy to jest ego. W świecie duchowym to jest ego, w psychologii na przykład to jest układ nerwowy. W psychosomatyce to już jest na pewno układ nerwowy, bo mamy coś takiego jak teoria poliwagalna, która opowiada nam o tym, jak układ nerwowy dzięki nerwowi błędnemu, który mamy tutaj wszyscy, czyli dosłownie na poziomie tego, co nazywamy wyższym sercem. Tu mamy taki gruby zwój, który przesyła napięcie, czyli my powiedzielibyśmy światło, przez cały nasz organizm. I nie tylko w tym momencie, ale to działa do przodu, to działa do tyłu, to działa w bardzo wielu wymiarach. Jeżeli masz zdrowy układ nerwowy, to nie będę wychodzić tak daleko, za długo, ale jeżeli masz zdrowy układ nerwowy, to twój mózg się robi wielowymiarowy. To znaczy, zdrowy układ nerwowy, kiedy odetkasz sobie na poziomie szyi, aż do serca ten kawałek, bo tu masz po prostu nerw błędny. On puszcza konkretne napięcie do reszty ciała. Jeżeli ten fragment uzyska odpowiedni tonus, czyli będzie w stanie przepuszczać odpowiednie dawki napięcia i organizm nie będzie się tego bał, to otwiera drzwi do postrzegania innych wymiarów, do uwalniania na życzenie różnych substancji chemicznych w organizmie, do zarządzania na przykład grupami ludzi, bo zdrowy i wyregulowany układ nerwowy pozwala ci oddychać, pozwala ci osadzić się w tym momencie i ludzie naturalnie grawitują w twoją stronę. Pozwala twojemu mózgowi skupić się na przykład na inteligencji, ale nie na takiej inteligencji, którą my mierzymy badaniami, typu test inteligencji, tylko żywej, ciekłej inteligencji, która się porusza między ludźmi. Tutaj nawiązując do tego filmu Tenet, tam te dwie grupy, one działają jak dwie gałęzie tego samego organizmu. Już pomijając sam fakt, że każda z grup jest sprzężona, wszyscy jej członkowie są sprzężeni między sobą.
To jest wizja świadomości, którą jesteśmy wszyscy. I dosłownie to nie jest takie odległe w czasie. I nas jako gatunek może trochę przerażać, kiedy widzimy coś takiego w sytuacjach, kiedy to działa na naszą niekorzyść. Czyli na przykład, kiedy ktoś się wystraszy i zaczyna ten lęk się rozprzestrzeniać po grupie ludzi. Bo nasz organizm też ma taką możliwość. Natomiast układ nerwowy, który jest wyregulowany i który pozwala Tobie kontrolować, jakie masz napięcie i pozwala Tobie kontrolować, co Ty z tym napięciem zrobisz, jest o wiele mniej podatny na sytuacje, które w normalnych czy w standardowych warunkach dałyby Ci takie napięcie, jak wszystkim ludziom dookoła Ciebie. My się powinniśmy, czy za niedługo się będziemy tego uczyć o wiele wcześniej. Osoby, które mają zdrowy układ nerwowy, to są ludzie, którym dosłownie wszystko wychodzi w życiu. Nie dlatego, że to jest jakaś magia, tylko dlatego, że ilość energii, jaką my wkładamy codziennie w nasz układ nerwowy, to są niewyobrażalne kilowaty. Naprawdę. I wyobraźcie sobie układ nerwowy, który większość tego napięcia prowadzi tak, żeby wytracić na sobie konflikty, które powstały, jak puszczamy ten prąd po tym obiegu. Bardzo duża ilość energii wtedy dosłownie zaczyna wchodzić w konflikt z samą sobą. Nasz organizm ma różne mechanizmy, na przykład ma układ opioidowy. To jest układ, który pozwala nam wytwarzać substancje przeciwbólowe. To działa tak. Jak idziecie do dentysty i nie chcecie znieczulenia, to możecie zacząć się wczuwać w pierwsze wkłucie. Możecie zacząć się wczuwać w różne doznania, które nazywamy bólem. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać, a to nie jest takie trudne, jeżeli to się ćwiczy, jeżeli jesteście w stanie wytrzymać mały nacisk bólu, potem trochę większy i to zajmuje kilkadziesiąt sekund, to wasz mózg po waszym układzie nerwowym dostaje sygnał, który się nazywa bólem i ten sygnał dociera do mózgu i twój mózg wytwarza opioidy endogenne, czyli substancje przeciwbólowe, które miejscowo znieczulają. Dlatego dojście tego sygnału jest takie ważne, bo organizm zwykle nie robi czegoś takiego, żeby puszczać opioidy po całym organizmie. Do tego mamy inne mechanizmy, bo mamy układ opiatowy. Układ opiatowy jest jeszcze lepszy, bo to są substancje psychoaktywne. Jeżeli trenujecie, jeżeli robicie medytację, jeżeli pracujecie z oddechem, to wasz mózg w którymś momencie da wam dostęp, bo to jest normalna ludzka technologia, da wam dostęp do wytwarzania substancji psychoaktywnych, czyli będziecie doświadczać zmienionych stanów świadomości. To nie jest do końca tak jak przy substancjach zewnętrznych, bo jak bierzecie substancje zewnętrzne, to zapisujecie się na całe doświadczenie, czyli ono się zaczyna w tym momencie, w którym te substancje trafią i kończy się długo, długo potem, kiedy te substancje zostaną z organizmu usunięte. Endogenne substancje psychoaktywne działają bardzo szybko, to znaczy one działają punktowo, one działają celowo i możemy ich używać do rzeczy, które mamy ochotę przeżyć. To jest niesamowite, bo na przykład takie wizje czy takie zmienione stany świadomości możecie włączać, możecie wyłączać i żeby te doświadczenia wszystkie nie wystraszyły waszego organizmu, po to jest potrzebny zdrowy układ nerwowy. To znaczy po to jest potrzebny układ nerwowy, który nawet jak się wystraszy, to zejście do poziomu ok, spokojnie, zajmuje kilkadziesiąt sekund. No bo wyobraźcie sobie, że leżycie sobie wieczorem i to są takie pierwsze doświadczenia, które jak pracuję z ludźmi na sesjach, to są pierwsze doświadczenia, z którymi się ludzie stykają. Leżysz sobie wieczorem, chcesz sobie zasnąć, kładziesz sobie rękę w powietrze, żeby ci dodatkowo kortyzol zszedł, bo to jest taki odruch, który zwłaszcza ludzie z autyzmem stosują go odruchowo. Przed snem po prostu podnosisz ręce do góry albo kładziesz ręce za głowę
i schodzi ci kortyzol. I w tym momencie twój organizm może się tak rozluźnić, że wytworzy ci DMT. To znaczy dosłownie puści jedną cząsteczkę DMT i zaczynasz widzieć masę kolorków. Masz mocny wyrzut adrenaliny, bo zwykle się tego wystraszysz. Ten kortyzol to już jest nieważne, bo ta adrenalina, która uderza po całym organizmie, nie działa w taki sposób jak na organizm, w którym w tym momencie nie ma tej cząsteczki DMT. Te wizje nagle stają się coraz ostrzejsze. Może ci się zrobić tak zwany helikopter. To jest ten moment, w którym twoje zmysły zaczynają pokazywać ci różne sposoby doświadczania rzeczy bez żadnych substancji zewnętrznych. Po prostu twój organizm zaczyna ci otwierać różne możliwości, które masz dostępne, bo żyjesz w takiej technologii. I teraz przechodząc do tych umów energetycznych. Na takim poziomie czysto ludzkim te umowy dzieją się zawsze w teraz. To jest bardzo dziwne, że najwięcej czasu, kiedy uczysz się kierować swoją energią, to najwięcej czasu zajmuje powrót do teraz. Bo w tym momencie możesz sobie to wyobrazić, jak podpisujesz taką umowę i dajesz tam datę, i dajesz tam miejsce, że to dokładnie się dzieje teraz, zgadzasz się na to, żeby to się działo teraz, całe twoje ciało czuje się swobodnie z tym, że to, czego właśnie doświadczasz, to nie jest sprzed 10 lat, to nie jest za 10 lat, tylko to się dzieje teraz. Jak się na to otworzyć? To jest bardzo proste. Wystarczy mieć możliwość robienia czynności, które tobie sprawiają przyjemność w tym momencie. Dokładnie w tym momencie, na żądanie, zawsze. To jest najprostszy sposób, żeby mieć możliwość kierowania swoją energią w dowolnym kierunku. Bo tak jak zawierasz umowy z różnymi ludźmi, pierwsza i jedyna rzecz, którą chcesz sprawdzić, jeżeli zawierasz z kimś umowę, to jest jego intencja. To znaczy, czy ta osoba wobec ciebie ma dobre intencje. W przypadku ludzi, którzy nie są nami, to należy do nich, to znaczy my możemy to przewidywać. Potem jak się otwiera intuicja, to czuć z daleka, to widać z daleka i jak wchodzisz w jakieś wymagające wyzwania, to zwykle wiesz, że to robisz. Praktycznie się nie da wejść w coś w ciemno, bo po prostu organizm to wyczuwa. To przy okazji jest taka technologia, która chroni cię na każdym poziomie, bo ona ci daje przedsmak delikatny tego, co się będzie za chwilę działo, żeby na podstawie tego przedsmaku, jak kelner, który podchodzi do ciebie i nalewa ci wina i pyta, czy chcesz całą butelkę. Dosłownie tak się zachowuje organizm, który pozwala ci wchodzić w doświadczenia, które się do ciebie zbliżają. I ty wtedy zarządzasz tym dystansem. Dlatego jest potrzebne to teraz i tutaj, czyli to miejsce, bo jesteś w stanie wtedy zarządzać dystansem. Czyli na przykład umowa, która ci się nie podoba, typu przechodzisz na ulicy obok jakiegoś miejsca i zastanawiasz się, czy chcesz tam wejść. I twoje ciało bardzo wyraźnie będzie chciało tam wejść albo będzie chciało iść dalej. Często ludzie, jak rozwijają sobie dopiero tę umiejętność zarządzania czasem i przestrzenią, to opisują takie doświadczenie, pewnie je macie, że chcecie gdzieś pójść, macie jakieś miejsce w głowie, ale jak przechodzicie obok tego miejsca, to magicznym sposobem nie patrzycie na nie, organizm chce iść dalej, organizm nie do końca umie wejść w to miejsce. To jest dosłownie przełożenie tego, jak w tym momencie wygląda twoja umiejętność, twoja pojedyncza umiejętność zarządzania własnym miejscem. Bo to jest coś, co każdy z nas powinien ćwiczyć, odkąd tylko jest na ziemi, żeby umieć zarządzać własnym miejscem. Większość ludzi, jak sobie wyobraża jakieś miejsce, to nie przechodzi do etapu, w którym tak swobodnie sobie to miejsce wyobraża, że ciało czuje się bezpiecznie, żeby w tym miejscu się znaleźć. To jest cały mechanizm tej umiejętności. Zaczynasz sobie obracać w głowie pewne miejsce i to miejsce
zaczyna być dla organizmu na tyle znajome, na tyle bliskie, że organizm po prostu naturalnie ciąży w kierunku tego miejsca. Tego nie warto komplikować, bo to jest tak proste. Jeżeli chcesz znaleźć się w jakimś miejscu, czyli jeżeli chcesz napisać nową umowę energetyczną, to zaczynasz to obracać we własnym organizmie. Zaczynasz przyzwyczajać swój organizm do tego, że jesteś w konkretnym miejscu. Tak się pisze umowę energetyczną. Jeżeli zaczynamy od tego, jak się pisze umowę energetyczną, to wtedy o wiele łatwiej zrozumieć, że wszystko, co się w naszym życiu dzieje, to są podpisane, to są umowy energetyczne, na które my się zgodziliśmy. Tylko to zgodziliśmy się jest takie nie w świadomości, nie w poziomie świadomości, jaki mamy teraz, tylko z poziomu świadomości, jaki był akurat w tamtym czasie i w tamtym miejscu. Więc, jak sobie o tym pomyślisz, to logiczne jest, że umowy, które zawierałeś kiedyś, które na przykład, które zawierałeś kiedyś, które masz teraz, tak jakby widzisz, że coś się w twoim życiu dzieje, to jeżeli chcesz ich szukać, to znaczy renegocjować tę umowę, to szukasz jej na poziomie świadomości, który miałeś wtedy. Jakim byłam człowiekiem, kiedy to mi się podobało, kiedy to było dla mnie akceptowalne, kiedy to było dla mnie bardzo dobre wyjście. Może się okazać, że to nie było wtedy dobre wyjście, to po prostu było najlepsze z dostępnych wyjść. To jest definicja dobrego wyjścia. To jest najlepsze dostępne, bo nasz organizm nie robi nigdy nic na przekór sobie, nie robi nigdy nic, żeby sobie zrobić krzywdę. Organizm, jeżeli robi to z poziomu świadomości, który nie jest podłączony do tego jakby głównego strumienia, którym ty czujesz, że jesteś, czyli tą osobą, która się przedstawia, która mówi i tak dalej, organizm z poziomu tej, powiedzmy, minimalnie podświadomości zawsze wybiera najlepszą możliwą opcję. Tylko on wybiera najlepszą możliwą opcję na podstawie spełnianych potrzeb. Więc jeżeli widzi jakieś potrzeby, które miały być, czy mogą być spełniane na danym poziomie, to on w to idzie. Przy okazji tak możesz zacząć nawigować, bo to jest kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o renegocjację umów, bardzo prosto jest renegocjować dowolną umowę, jeśli wiesz, o co ci chodziło, jak ją podpisywałeś. Bo możesz sobie wyobrazić, że to działa trochę jak kontynuacja podmiotowości prawnej. Jak jakiś podmiot podpisał jakąś umowę, potem przychodzi nowy podmiot i mówi, ja jestem tym podmiotem, który był wcześniej, czy ja kontynuuję tego podmiota, to te wszystkie umowy tak jakby dostajesz w rozrachunku i one są twoje. Twoje, nie twoje. Żeby z nich zrobić takie w pełni twoje, czyli to nazywamy samoaktualizacją, no to zaczynasz szukać, jakie potrzeby na tym poziomie były spełniane. I jak znajdziesz, możesz kogoś zapytać, bo to często jest taki ślepy punkt. To znaczy, bardzo trudno jest czasami zauważyć, co ja w tym widziałam dla mnie korzystnego. Jak sobie znajdziesz, możesz poprosić o pomoc, bo do tego jest masa ludzi, którzy się tym zajmują. Co ja widziałam w tym korzystnego, to wystarczy zrobić eksperyment. Spróbować sobie przez jakiś czas zaspokajać tę potrzebę w inny sposób. I te umowy energetyczne dosłownie się rozmywają. To są niesamowite przełomy w życiu, kiedy... No bo wygląda to w praktyce tak, że ktoś ci mówi, że na przykład, czemu ta osoba się cały czas pojawia w moim życiu? Ktoś ci mówi, bo może ta osoba jest dla ciebie powodem do tego, żebyś czuła się źle. I zaczynasz słyszeć, no dobra, no to zrobię eksperyment, nie chcę się czuć źle. No i to wygląda tak, że codziennie na przykład robisz dla siebie coś miłego, żeby się nie czuć źle, jeżeli robisz ten eksperyment. I po jakimś czasie, to może być tydzień, dosłownie, to może być miesiąc, bo to dosyć szybko działa, jak trafiasz w te rzeczy. Spotykasz taką osobę, albo ona ci przychodzi do głowy i twój organizm ma porównanie, że ze mną, beze mnie, ze mną, beze mnie. Twój organizm zaczyna czuć, że ta potrzeba, która
była zaspokajana w jakiś sposób tam, czyli poziom satysfakcji, nie jest atrakcyjny. A nie jest atrakcyjny, to są drzwi do tego, żeby coś swobodnie mogło wypłynąć z życia. Bo rzeczy, które dla nas nie są atrakcyjne, z naszego życia w magiczny sposób się usuwają. I możemy przejść, jeśli macie ochotę, do tematu atrakcyjności, bo to jest dosyć ciekawe. Atrakcyjność to jest to, co my przyciągamy. Atrakcyjność, jeżeli coś jest dla nas atrakcyjne, to znaczy, że na którymś poziomie to spełnia nasze potrzeby i nasz organizm przyciąga to do siebie, bo ma to zapisane jako coś korzystnego. To jest tak, jakby łowca głów wyszedł na ulicę i szukał elementów, które pasują do opisu. I wszystkie elementy, które spełniają opis, są atrakcyjne. Więc jeżeli chcecie na przykład poćwiczyć swoją atrakcyjność, czyli swoje przyciąganie, to możecie świadomie zacząć zwracać uwagę na to, co dla was świadomie jest przyjemne. To znaczy, co wiecie, że jest na poziomie, na którym macie ochotę przebywać. Nawet jeżeli na przykład ciągnie was czasami, ciągnie was do posłuchania, kto ma jaki problem. Zaczyna się widzieć, że jest ta ciekawość, bo na przykład organizm, tu są setki powodów, każdy ma inny. Na przykład organizm myśli, no to w sumie jest dobrze posłuchać, jak ktoś sobie poradził z problemem. No a ty możesz na to odpowiedzieć z poziomu świadomego, a co jeżeli u mnie w życiu nie ma problemów? Co jeżeli to w ogóle nie jest warstwa mojego doświadczenia? Na coś takiego organizm teoretycznie nie powinien się zgodzić, bo on ma za zadanie pamiętać wszystkie rzeczy, które są dla was korzystne, mechanizmy obronne też są korzystne. Więc żeby coś takiego przeprowadzić, nie musisz działać wbrew swojemu organizmowi, tylko zaczynasz dokładać rzeczy, których chcesz. Czyli na przykład skupiasz się na opowieściach, w których nie ma problemów. Skupiasz się na rozwiązaniach, skupiasz się na rzeczach, które cię inspirują. I po jakimś czasie zaczynasz czuć, że opowieści, w których są problemy, dosłownie przestają być dla ciebie atrakcyjne. To jest ten moment, kiedy czujesz neutralność zamiast ciekawości. I nie ma już takiego momentu, bo czasami możesz zauważyć na przykład, że zasłuchasz się w jakiejś opowieści i orientujesz się, hej, ale właściwie to nie jest ciekawe. To jest niesamowity moment, kiedy zaczynasz czuć, że twój organizm naprawdę na bieżąco ci mówi, co ci się podoba, a co nie. Bo to, co ci się podoba, to jest taki skrót myślowy, czy to jest dla mnie atrakcyjne. I przed tym często ludzie mają pretensje na przykład, albo wyrzuty, to jest zupełnie normalne. Na przykład, czemu ktoś mi opowiada rzeczy, które są dla mnie nudne? To jest umowa energetyczna. To jest umowa energetyczna pod tytułem będę słuchał, cokolwiek powiesz. I teraz to jest przykład. Jeżeli chcesz zmienić taką opowieść, jeżeli chcesz zmienić taką umowę energetyczną, to zaczynasz się zastanawiać, dobra, jakich opowieści ja chcę słuchać? I zaczynasz sobie myśleć opowieści czy sytuacji, które ktoś opowiada, które są lekkie, które są przyjemne. I zaczynasz w którymś momencie sam tak mówić, i zaczynasz wychodzić i nie wchodzić w rozmowy, w których są ciężkie problemy. Przy takim mechanizmie niesamowicie pomagają afirmacje, bo z ciekawych rzeczy afirmacje to jest składnik odżywczy. Teraz mamy coś takiego, psychologowie wyróżniają taki stan, który się nazywa deficytem tożsamości. I ma to większość ludzi. Deficyt tożsamości jest tak jak deficyt żelaza we krwi albo deficyt B12. Deficyt tożsamości polega na tym, że większość ludzi nie rozumie, że musi sobie codziennie opowiadać, kim są. To jest jedna z rzeczy, które jak pracuję z ludźmi na sesjach, to przychodzi takim tąpnięciem, bo ludzie, jak rozbudza im się świadomość, jak zaczynają sobie pracować z układem nerwowym, to zwłaszcza jak się budzą rano, to są w szoku, bo nie potrafią się odnaleźć. Pierwsze 2-3 godziny rano to może być trudny czas, bo organizm dosłownie jest w tym stanie, w którym można go programować. To znaczy jest o wiele bardziej wrażliwy na to, co sobie opowiadacie.
Więc jeżeli na przykład przez pierwsze momenty po przebudzeniu zaczniesz sobie opowiadać, jak wygląda twoje życie, które chcesz przeżywać, zaczniesz sobie afirmować, to twój organizm dosłownie dostaje składniki odżywcze. I on na tej bazie buduje twoje działania, buduje twoje odruchy, buduje twoje preferencje i twoje takie naturalne ścieżki, którymi się poruszasz potem przez cały dzień. Bo wyobraź sobie, że wstajesz rano i mówisz, ja nie mam problemów. Wszędzie, gdzie idę, ludzie się cieszą na moją obecność. Wyobraź sobie dalej, że w ciągu twojego dnia pojawia się jakieś miejsce, w którym widzisz, że nie do końca czujesz się mile widziany. Twój mózg, kiedy jest odżywiony zdaniem, wszyscy się cieszą na moją obecność, on nie ma problemu z tym, żeby jak to zauważa, to wstaje i wychodzi. To jest niesamowite, bo zaczynasz wtedy rozumieć, że jak sobie odżywiasz swój organizm, odżywiasz sobie psychikę, odżywiasz sobie swoje ciało, dosłownie na wszystkich wymiarach, jakie masz, to twój własny organizm przesuwa cię przez życie dokładnie w taki sposób, jak zaprojektowałeś. Czyli na przykład mówisz, w moim życiu nie ma konfliktów. I twój mózg zaczyna ci pokazywać dosłownie w ułamku sekundy, kiedy jak coś mówisz, to ktoś się z tym nie zgadza. To pierwsze zdanie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego, kiedy jeżeli się jeszcze kłócicie z ludźmi czasami, to jest taki moment czasami, że mózg mówi, że to jest ten moment, że jak powiesz jeszcze coś, to będzie kłótnia. Albo na przykład później, długo, przypominasz sobie zdanie, które zaczęło konflikt. Mózg, który rozumie, że nie wchodzi w konflikty i że w twoim życiu nie ma konfliktów, taki mózg powie ci o tym o wiele wcześniej i dosłownie zamknie ci buzię. To jest bardzo ciekawe uczucie, bo te decyzje są podejmowane dosłownie w całym ciele, bo to jest żywy układ nerwowy, który ma inteligencję. To jest biologiczna inteligencja, która się porusza. I ona przy okazji jest na bieżąco w kontakcie z człowiekiem, czy z ludźmi, którzy są naprzeciwko ciebie, czy nawet są gdzie indziej. I ten organizm jest w stanie tworzyć interakcje dokładnie tak, jak sobie je zaprojektowałeś. Właśnie dlatego tak dużo mówię o tej biotechnologii, o ciele, o tym, że mamy ten układ nerwowy, bo on jest spragniony połączenia nie tylko z twoją świadomością, to po pierwsze, to jest pierwsze połączenie, którego twój organizm pragnie. Ludzie, którzy mają coś takiego, że na przykład tęsknią za innymi ludźmi, samo uczucie tęsknoty. Tęsknota to jest fizjologiczna, jakby to nazwać ładnie, to jest choroba układu nerwowego, która polega na tym, że świadomość nie ma kontaktu z układem nerwowym. To jest tęsknota. Ludzie, którzy mają świadomość połączoną z układem nerwowym, nie tęsknią. Nie mają jak tęsknić, bo dosłownie cały czas są z kimś. To znaczy, twój organizm czuje, że cały czas jest ze świadomością. Spróbuj sobie pomyśleć, dokładasz do tego DMT i masz bezpośrednie połączenie z Bogiem. Dosłownie. Bezpośrednie połączenie z drzewem. Stajesz na trawie i nagle nie jesteś samotny. Fizycznie nie da się czuć wtedy samotności. Takie zmiany w ciele, zmiany dosłownie sposobu przeżywania i sposobu patrzenia na świat, sposobu nawiązywania tych umów energetycznych, to są wszystko możliwości, które ludzie mają. I teraz te, jak my się wymieniamy takimi informacjami, to one się po prostu uwspólniają. To znaczy, to co ja mówię, może w was rezonować, może się uruchomić teraz, może się uruchomić za tydzień, może się uruchomić za 3 lata. To jest nieważne. To są możliwości, które po prostu ma nasz organizm. I jeżeli macie ochotę chłonąć takie rzeczy, to pozwólcie się tej inteligencji rozbudzać. Czyli po prostu codziennie ułatwiacie sobie jakąś rzecz. Robicie coś dla siebie, żeby było łatwiej. Codziennie robicie dla siebie coś, co ma być korzystne. Czyli zaczynacie się kierować swoim najwyższym interesem, swoim najwyższym pobudzeniem.
nie utrudniacie sobie życia. Nie robicie sobie rzeczy, które wymagają od was poświęceń. To są rzeczy, jakby to są naturalne trajektorie, którymi układ nerwowy chce się poruszać, bo on chce tworzyć jak najwięcej połączeń i chce, żeby te połączenia stworzyły strukturę takiego ciekłokrystalicznego organizmu, który dosłownie ma o wiele większe i zupełnie inne możliwości niż ty jako pojedyncza istota. Nadal jesteś pojedynczą istotą, a jednocześnie jesteś częścią organizmu, który jest żywą inteligencją. Odnośnie tych umów energetycznych, jeśli macie naprawdę ochotę jakąś umowę skończyć, to skupcie się na własnym interesie, bo mózg, kiedy zaczyna się przed czymś bronić, to dosłownie odcina możliwość zmiany. I w momencie, kiedy układ nerwowy się przed czymś broni, to włączają się zupełnie inne rejony mózgu, włącza się zupełnie inny poziom napięcia i emocje w ciele zupełnie inaczej chodzą. Dopóki się przed jakąś rzeczą bronisz, to ona po pierwsze nie jest w tym momencie, po drugie ona działa jak coś złego, jak twój najgorszy interes, więc organizm się przed tym broni, nie daje do tego dostępu. Dlatego na przykład zastanawianie się, jaki był w tym mój najlepszy interes i próba zwykle udana zaspokajania tego najlepszego interesu w inny sposób, to jest po prostu najdelikatniejsza forma przejścia na nową umowę energetyczną. Bo można te rzeczy po prostu wyrywać z organizmu, można sobie robić oczyszczenia, można sobie robić dosłownie w bardzo różny sposób różne rzeczy. Ja mówię dzisiaj o warstwie, która jest dostępna dla każdego, bo każdy z was ma ciało i jest skuteczna, bo bazuje na tym, co dosłownie robicie codziennie, czyli tym, jak przeżywacie każdą minutę, jedna po drugiej. I każda minuta skręca was, czyli formuje to tutaj, wasze tutaj i rezonuje na całą rzeczywistość wokół was. To jest bardzo fajne, jak na przykład uda wam się zmieniać jakąś większą umowę energetyczną, bo zaczynacie widzieć, że na przykład to wygląda trochę jak nowy sezon serialu. To znaczy zaczynacie widzieć, że pojawiają się nowi bohaterowie, że pewne osoby tak jakby rozmywają się w tle. Te przejścia, jak zaczynasz na nie zwracać uwagę, to jest coś pięknego, bo wtedy wchodzisz w taki etap, który się nazywa światem, wszechświatem lustrzanym, czyli zaczynasz widzieć, bo twój mózg zaczyna używać, mamy połowę neuronów lustrzanych, bo dosłownie nasz mózg projektuje naszą rzeczywistość i zaczynasz mieć do nich bezpośredni dostęp, to znaczy widzisz tak jakby warstwy rzeczywistości. I zaczynasz widzieć, że jeżeli zmieniasz coś w sobie, to to bezpośrednio i natychmiast kieruje twoją rzeczywistością. To zmienia twoją rzeczywistość. To się bardzo fajnie łączy z tematem miłości do siebie, bo miłość do siebie to jest fizyczna rzecz. To znaczy fizycznie można ją uruchomić. To jest przepływ energii, który zaczynasz czuć i zaczynasz czuć się kochany. Jedna rzecz to jest oksytocyna, czyli ten moment, w którym twój organizm bonduje, czyli tworzy więź z twoją świadomością. To jest magia, bo ludzie, którzy lubią bondować z innymi, lubią tworzyć więzi z innymi i bardzo ciężko przeżywają na przykład bycie w więzi, która nie jest dla nich korzystna, to są osoby, które mają bardzo słabe połączenie właśnie między swoją świadomością a swoim ciałem. I nie trzeba żadnych relacji na początku zrywać. Wystarczy sobie odbudować, zasilić więź, którą mamy ze sobą, dosłownie wytwarzając oksytocynę z samym sobą. To jest bardzo ciekawe, bo tego mechanizmu teoretycznie powinniśmy się uczyć, jak mamy 2 do 8 lat, coś takiego. To jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. To jest ten moment, kiedy się orientujesz, że ty i mama to nie jest to samo ciało. I teraz jak się odnosisz do swojego własnego ciała? I wtedy zaczynasz wytwarzać oksytocyny na przykład za każdym razem, kiedy się dotkniesz. Za każdym razem, kiedy
twoja ręka dotknie twojej nogi. Rozwijają się zmysły, które na bieżąco pozwalają ci doświadczać dosłownie kontaktu z sobą. Wtedy zaczynasz fizycznie uruchamiać ten obieg miłości, która jest nakierowana na ciebie, bezpośrednio na ciebie. I to można uruchomić w każdym momencie życia. Na przykład, to jest coś, co pokazuję zawsze, bo to jest dla większości ludzi fantastyczne odkrycie. Jest taki uścisk, on się nazywa uścisk oksytocynowy. On w kilkadziesiąt sekund jest w stanie, po pierwsze, obniża kortyzol, więc na przykład pozwala zrobić sobie sześciopak o wiele szybciej, a po drugie, ten uścisk uwalnia w kilkanaście sekund oksytocynę. Uwalnia oksytocynę w kontakcie ze sobą, bo on wygląda tak. Bierzesz sobie dowolną rękę i kładziesz ją tak, żeby koniuszki palców dotykały potylicy, a kciuk znajdował się na twarzy. A drugą dłoń, teraz ją wezmę, drugą dłoń bierzesz tak, żeby ta dłoń, która trzyma twoją twarz, objąć w tym miejscu. To jeszcze lepiej działa, jak sobie leżysz, bo zaczynasz czuć nacisk na klatkę piersiową. Nacisk na klatkę piersiową to nie jest zła rzecz, zwłaszcza jak twój organizm wykorzystuje teraz zmysł, który się nazywa propriocepcja i orientuje się, że to są twoje ręce. Że twoje własne ręce naciskają na twoje ciało i do kilkunastu sekund zacznie sobie wytwarzać oksytocynę. Spróbuj, jak masz ochotę, to możesz sobie zrobić taki test. Jak jesteś bardzo zły, spróbuj zrobić ten gest. Bo... Przepraszam, czy możesz na chwilę odłożyć mikrofon i pokazać, jak to wygląda? Bo jakby nie jestem... Sorry. Na stojaczku możesz na sobie... No i to jest połączona inteligencja, nie? Okej, okay. Bierzesz sobie jedną dłoń, a drugą dłonią przyciskasz ten łokieć, tak żeby on zległ na klatce piersiowej, na mostku, a tę dłoń dotykasz sobie nią ramienia. I w tej pozycji nie da się kłócić z ludźmi. W tej pozycji nie da się być złym na ludzi. To znaczy, jeżeli się da, to znaczy... jeżeli się da, to znaczy, że emocjonalnie, fizjologicznie człowiek ma problem z psychiką. To znaczy, że psychika jest w stanie wytwarzać na przykład jednocześnie oksytocynę i czuć gniew. To już są rzeczy do ułożenia u siebie, natomiast u ludzi, którzy są zdrowi psychicznie, to jest niemożliwe. Ten gest pozwala dosłownie połączyć świadomość z ciałem. Jeśli masz ochotę, to możesz sobie go robić przez jakiś czas regularnie. I efektem ubocznym jest to, że poczujesz, w których kontaktach bezpośrednio czujesz się komfortowo, w których kontaktach się czujesz bezpiecznie z innymi ludźmi. Bo kiedy twój układ nerwowy wchodzi na pewien poziom bezpieczeństwa, komfortu, połączenia z tobą, to zaczyna ten poziom połączenia ze sobą traktować jak bazę wyjściową do kontaktów z innymi ludźmi. Więc w tym momencie możemy wrócić do tego tematu wszechświata lustrzanego. Jeżeli masz w swoim życiu bliskie osoby, które na przykład czujesz, że nie do końca cię rozumieją, to jest odbicie tego, że twój organizm nie do końca czuje się rozumiany przez twoją świadomość. To nie chodzi o to, że nie rozumiem siebie, tylko chodzi o to, że organizm ma zapisane, że pewne funkcje, pewne stany nie są zrozumiane przez świadomość. Dlatego jak spędzasz ze sobą czas, jak robisz sobie dosłownie codziennie nawet bardzo małą rzecz jakąś łatwiejszą, jakąś bardzo małą rzecz robisz przyjemniejszą dla siebie, to twój organizm zaczyna to traktować jako bazę porównawczą do wszystkich kontaktów. I to jest organizm, który dosłownie pokazuje ci dane na temat tego, co cię czeka w danej relacji. To są niesamowite rzeczy, bo kiedy zaczynasz takie rzeczy czuć, to trochę nie da się być tylowymiarowymi, ile jesteśmy tak naturalnie, znaczy tak normalnie w społeczeństwie, bo zaczyna się otwierać właśnie to wyższe serce.
Tutaj możesz czuć duży nacisk, możesz czuć, że dosłownie ten rejon, rejon wokół serca, różne elementy układu nerwowego się otwierają. Ostatnim tematem na koniec to będzie bezpieczeństwo energetyczne, to znaczy takie BHP. Kiedy zaczynasz sobie otwierać zmysły, kiedy te wszystkie rzeczy, o których Wam opowiedziałam, się otwierają i dają się namacalnie doświadczać, dlatego jest nam potrzebny zdrowy układ nerwowy, żeby się tych rzeczy nie wystraszyć. Znam bardzo wielu ludzi, którzy kiedy byli bardzo mali, otworzyły im się jakieś umiejętności, bo były bardzo dostępne, oni w nie poszli, a jak zaczęli o nich opowiadać, albo jak chcieli się nimi dzielić, to się po prostu spotkali z pushbackiem, z takim nie idź tą drogą, nie rozwijaj tego. Może się okazać, że te umiejętności, które Wam się pojawiły bardzo wcześnie, możecie nawet ich nie pamiętać, bo one po prostu nie miały wsparcia, nie miały odbicia w otoczeniu. I kiedy Wy nawiązujecie z powrotem kontakt z własnym organizmem, to Wy jesteście tym podstawowym wsparciem. Bo jak dzieci są małe, to one korzystają w dużej mierze z odbicia otoczenia. Natomiast dorośli ludzie zwykle, żeby otworzyć jakieś umiejętności, to potrzebują wrócić do tego poziomu, no bo rozwijają z poziomu, na którym pewne umiejętności zostały. Czyli na przykład, jak Wam ktoś powie, że ta umiejętność jest super, że rozwijajcie, to jest świetne, no to wtedy człowiek zaczyna tego szukać i zaczyna budować sobie tę umiejętność albo dalej jako dziecko, szukając aprobaty, czy szukając odbicia na zewnątrz, albo zaczyna to budować we własnym organizmie, czy we własnej rzeczywistości na własny rachunek. To znaczy dosłownie zaczynasz być swoim własnym wsparciem. I wyobraź sobie, że jak sobie piszesz te nowe umowy, to tam nie ma limitu znaków, tam nie ma żadnego sufitu. Jak masz ochotę sobie napisać umowę, w której jesteś wersją siebie, która jest najlepszym człowiekiem, jakiego w życiu widziałaś, to jest bardzo realne i to jest kwestia kilku miesięcy. Te kilka miesięcy to są po prostu momenty, w których zastanawiasz się, jak miałbyś to przeżywać i dosłownie każdego dnia ułatwiasz sobie minimalnie życie w ten sposób. Minimalnie. Bo te minimalne rzeczy, one zmieniają trajektorię na skalę czasu, który mija, dosłownie o lata świetlne. Jesteś w stanie swój własny organizm samodzielnie uruchomić do rzeczy, które i tak są zasilane, bo jest, realnie istnieje wersja ciebie, która dowolną umowę, na jakiej ci zależy, ona, ta wersja tą umową żyje, to istnieje. I teraz dlatego mówię tyle o ciele, bo te umowy to jest znalezienie miejsca, to znaczy tym miejscem jesteś dokładnie ty teraz. Można do tego podejść od drugiej strony, czyli zacząć sobie robić skoki kwantowe. Dlatego pytałam o Joe Dispenza, bo jednym z najprostszych sposobów, żeby upłynnić, to nie jest dla każdego, bo niektórzy ludzie tego nie lubią, natomiast bardzo prostym sposobem, żeby sobie upłynnić rzeczywistość, jest wchodzenie w takie miejsce, i to jest po prostu wizualizacja. Wchodzenie w miejsce, które nie jest zbudowane z materii. Jeżeli sobie potrafisz wyobrazić miejsce niezbudowane z materii, to jest miejsce zbudowane z energii. I ono może wyglądać dla ciebie jak chcesz, bo możesz sobie wyobrazić to jako pałac, możesz sobie wyobrazić to jako ogród, możesz sobie to wyobrazić jako pustą przestrzeń zawieszoną w kosmosie. Jakkolwiek. Możesz sobie to wyobrazić jako swoje pole auryczne wokół własnego ciała. Ważne, żeby to było przy zamkniętych oczach na początku, potem to się dzieje, po prostu widzisz to miejsce cały czas, bo ono z tobą chodzi, gdziekolwiek się przemieszczasz. To zaczyna być niesamowite, bo mózg w którymś momencie zgadza się na to, że pozwala ci dostrzegać, że jesteś jednocześnie
w tym wymiarowym świecie i jednocześnie w tym samym miejscu, w tym samym czasie jesteś w bezkresie. I to jest niesamowite, bo zaczynasz mieć umiejętność tak jakby zapadania wersji rzeczywistości, którą chcesz przeżywać, do tego miejsca, które przeżywasz. To jest egzekucja tych umów energetycznych w czasie rzeczywistym. To jest już poziom, który wymaga trochę ćwiczenia, natomiast to nie jest tak trudne, jak się wydaje, bo wystarczy do tego mieć wyobrażenie, umiejętność wyobrażenia sobie miejsca, które nie jest zbudowane z materii. I z tego miejsca zapadasz wersję rzeczywistości, tak jakby bierzesz ze sobą, wracasz z nią z tej wizualizacji. I z tą wersją rzeczywistości wracasz i to wracasz znaczy, że twoje ciało powoli pozwala się przekonać, że to jest bezpieczne. To znaczy, że ten skok, bo to jest dosłownie skok kwantowy, tam pewne rzeczy się po prostu muszą zmienić natychmiast. Dlatego układ nerwowy musi być drożny, bo on to musi przetrwać. To znaczy, jak rozmawiamy o miejscu niestworzonym z materii, no to rozmawiamy o miejscu, które ma trochę inny poziom kondensacji energii niż fizyczne ciało. Więc jeżeli chcecie wpuścić ten poziom energii, ten poziom kondensacji energii w fizyczne ciało, to ciało musi być na tyle elastyczne, żeby się nie rozpuknąć. To znaczy dosłownie, żeby nie pękła żyłka, albo żeby się nie stały różne przykre rzeczy, takie czysto fizyczne. Bo to się często zdarza, że na przykład ludzie jak sobie, jak zaczynają medytować, to często na przykład leci krew z nosa. No bo dopiero zaczynamy naciskać pewne guziczki, zaczynamy pracować z oddechem, zaczynamy robić różne rzeczy i ciało na to reaguje w różny sposób. Więc jeżeli pracujecie, dlatego to nazywam higieną energetyczną, bo jeżeli zaczynacie w ogóle to wszystko od pracy z układem nerwowym, czyli samoregulacji, bondowania, czyli tworzenia więzi z tym ciałem, to ono bardzo elastycznie rozwija się dosłownie na poziomie świadomości, na którym chcecie się rozwijać. I to nie jest tak, że ono jest głupsze, tylko ono ma dostęp do takich warstw, do których wy nie wchodzicie, znaczy ludzie nie wchodzą taką normalnie rozumianą ludzką świadomością. Bo ciało istnieje w rejestrach, na których my nie do końca, które my nie do końca odwiedzamy. Bo to nie jest aż tak popularne, żeby na przykład próbować przepychać przez siebie tlen. To znaczy tak fizycznie, realnie. My to umiemy zmieniać bardziej emocjami i na poziomie takich ruchów bardziej przystosowanych do tego, co widzimy w makrokosmosie, czyli na przykład zaczynamy sobie wizualizować rzekę, ruchy powietrza czy żywioły, różne takie rzeczy, które są postrzegalne z tego poziomu makro, czyli naszego, a ciało operuje w wymiarach, które no nie są nie tylko makro. I ono jest w stanie się otworzyć na rzeczy, które na przykład dla ludzkiej świadomości bardzo trudno jest, na przykład potrzeba kilkudziesięciu lat, żeby ludzka świadomość otworzyła się na rzeczy, które ciało spokojnie doświadcza ich o tak. I ono jest w stanie zarządzać różnymi procesami naturalnie. A żeby sprząc z nimi świadomość, no to właśnie potrzeba dużo czasu. Jeśli macie ochotę, to też jest na przykład super kierunek rozwoju. I na koniec, czy ktoś ma jakieś pytania? Ja mam. Dobra. To jak przeleci samolot? Dobra. Kolega cię zabudził. Którą rękę daje się na plecy, aż na potylicę, a którą się przytula? Wszystko jedno. Aha. W obydwie strony działa dobrze, chociaż możecie zauważyć, co jest ciekawe, że są dni, kiedy macie bardzo wyraźną preferencję. Dzięki. Ja
Na czym polegają, jak wyglądają sesje z tobą? Ja prowadzę dwa rodzaje sesji. Jedne są dla osób, które mają rozbudzone w jakiś sposób czucie energii. I to są sesje energetyczne. Większość sesji prowadzę przez telefon. Praktycznie teraz wszystkie. I drugi rodzaj sesji to są sesje rozwojowe. Sesja rozwojowa to jest coś porównywalnego do terapii, tylko lepsze. Znaczy nie. Okay. Jak ktoś chodzi na terapię, a potem sobie chodzi... Mam po prostu dużo ludzi, którzy przeszli z terapii do mnie, bo ja prowadzę coś, co można rozumieć jako terapię, ale bardziej na poziomie świadomości. Wielowymiarową, no i wtedy no, oczywiście, że będzie przynosiła więcej efektów, no bo dotykasz większej przestrzeni, którą mamy w doświadczeniu. No, no mam trochę więcej narzędzi, tak. No na takiej sesji można robić bardzo różne rzeczy. Na energetycznej zwykle energetyczne są trochę inne, mam ich mniej. Na sesjach rozwojowych tam są konkretne cele, to znaczy konkretne rzeczy mają się otworzyć, konkretne rzeczy się mają ułatwić. I to jest mój główny punkt, to jest to, co chcę robić cały czas. Chcę, żeby ludzie byli super szczęśliwi. U mnie się tego nie da wyłączyć, bo no po prostu ja widzę ludzi szczęśliwych. I jak ktoś zaczyna proponować mi wersję siebie, która nie jest szczęśliwa, to ja mam tak, ale czemu? I wtedy się zaczyna dialog, żeby te różnice jakby domknąć. A bardzo się łatwo jest przekonać do szczęścia, jak się znajdzie trajektorię. Bo to, czym się zajmuję, to są rzeczy, które są dostępne dla większości ludzi z marszu. Dla części ludzi po prostu trzeba czasu, żeby one się rozwinęły. Bo na przykład cała mindfulness polega na tym, żeby miejsce w środku mózgu, które jest tutaj, to się nazywa hipokamp, żeby ono się uplastyczniło i trochę rozrosło, tak, żeby nasz mózg z powrotem nam pozwolił postrzegać różne dane zmysłowe. To znaczy, żeby te dane zmysłowe nie szły od razu przez konkretne sitko, tak jak mózg się nauczył je postrzegać, tylko żebyśmy my mieli dostęp do tego, jak my chcemy te dane postrzegać. To jest cała mindfulness. Mindfulness to jest regularne ćwiczenie fizyczne. U mnie ja sprowadzam wszystko do ciała, to znaczy do ciała umysłu, bo wszystko, co... Dlatego mówię o tym czasie i przestrzeni, w sensie czasie i fizycznym miejscu, bo nasz umysł to jest dosłownie po prostu inna warstwa ciała. Jeżeli pracujemy z jednym i zaczynamy coś robić, to nasz umysł się zmienia. Jeżeli zaczynamy pracować z umysłem, to nasze ciało się zmienia. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszliście i że czuję od was różne rzeczy teraz. I bardzo się cieszę, że na ten festiwal przyszli dosłownie wszyscy ludzie, którym się ma coś teraz zmienić albo otworzyć. Bo to bardzo czuć. I bardzo czuć tutaj atmosferę, która dla układu nerwowego jest jak balsam. Bo dosłownie tutaj nie ma w ogóle konfliktu. To znaczy cały układ nerwowy jest w stanie się otworzyć na rozwój i na po prostu bycie w przestrzeni. To można robić zupełnie nieświadomie, intuicyjnie i to się właśnie tutaj dzieje, więc jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią takiej przestrzeni, w której to nie ja muszę być moderatorem, tylko przy okazji jest mistrz moderator. Więc jestem też wdzięczna wam, że jesteście częścią tej przestrzeni i dosłownie od każdej osoby czuć życzliwą otwartość, życzliwą obecność. To jest cecha guru, więc właściwie jesteśmy na zlocie guru. Ale to jest coś tak fantastyczne, jak wczoraj robiliśmy kakao i właśnie ten czekał. Agata, jesteśmy na zlocie czarodziejów, nie wiem czy wiesz. Także słuchajcie, wdzięczność i teraz